19 stycznia, piątek, Bogdan Mazurkiewicz. Zapraszam Państwa na wydarzenia. Wizyta wolontariuszy z Sieniawy pod Zbarażem. Do zobaczenia w Ukrainie! Gliniane drzewo powstaje w pracowni ceramicznej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury. Na warsztatach zrobiłam liśćka, na którym jest właśnie ogródek ze ślimaczkiem. To jest właśnie cebulka, tutaj jest wątroba, a tutaj serce. Bolesławieckie Starostwo Powiatowe zgodnie z zaleceniami rządu przesłało do Ministerstwa Rozwoju informacje o terenach, na których mogłyby powstać budynki mieszkalne w programie Mieszkanie Plus. Chodzi o grunty Skarbu Państwa, które mogą być przeznaczone na budownictwo mieszkaniowe. Ministerstwo Rozwoju zobligowało powiaty do przesłania danych na ten temat. Powiat bolesławiecki przygotował wykaz takich terenów i przesłał zarówno do ministerstwa, jak i dolnośląskiego wojewody na początku grudnia ubiegłego roku. Ta informacja dotyczyła obszarów miejskich, no bo tak do tego byliśmy zobowiązani. Czy przedstawiliśmy informacje o gruntach Skarbu Państwa w mieście Bolesławiec i w mieście Nowogrodziec. Chodzi o 135 działek o łącznej powierzchni ponad 71 hektarów. Aktualnie trwają dosyć intensywne prace, które mają doprowadzić do tego, że zinwentaryzowane zostaną grunty Skarbu Państwa nadające się na tego typu inwestycje, które znajdują się na obszarach wiejskich, czyli na obszarze wiejskim gminy Nowogrodziec i w pozostałych gminach naszego powiatu. Mieszkanie Plus to rządowy program, który ma ułatwić Polakom tańszy wynajem mieszkań. Skierowany jest do rodzin, których nie stać na wzięcie kredytu na kupno własnego mieszkania i jednocześnie mających zbyt wysokie dochody, aby otrzymać mieszkanie komunalne. Niespełna tydzień byli w Bolesławcu goście z Ukrainy. Wolontariusze, którzy pomagają bolesławieckim wolontariuszom, porządkującym m.in. w Sieniawie pod Zbarażem polski cmentarz, w ramach akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia. W Bolesławcu przyjęli ich do siebie ci, których w trakcie akcji oni goszczą u siebie w domach w Sieniawie. Do zobaczenia w Ukrainie! Tak pożegnali się w naszej telewizji wolontariusze z Sieniawy pod Zbarażem na Ukrainie, którzy od poniedziałku przyjmowani byli przez bolesławieckich wolontariuszy akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia. Jedną z wolontariuszek, której rodzice gościli u siebie w Italii z Sieniawy, była Ania. Witalii, jesteś jedynym chłopcem w grupie i jak tam ci z dziewczynami? No jak mnie z dziewczynami? Z początku no było ważko. Бо я все привик ходити з хлопаками, але зараз є з дівчинами, ну, веселі дівчини. Одна моя сестра і її коліжанка. Ну, розуміємося. А познавиш якісь нові особи? Нові особи? Ну, так. Два хлопаки, то вони були... Летом в Польщі, то в Україні, в Сінявині на, працювали на цвинтажу. Halinka, jesteś pierwszy raz w Polsce i w Bolesławcu, więc powiedz, jak ci się podoba i co jest tutaj innego niż na Ukrainie? Мені дуже сподобалося в Польщі. Я рада, що поїхала, не пошкодувала про це. Найбільше мені сподобалося, культура мені сподобалася, люди, вони дуже приємні і дуже приємно нас прийняли до себе. Також мені сподобалася болеславська кераміка. І вже говорили про це, що ми вчора виробляли свою кружку і буду мати таку пам'ятку на все життя про Болеславець. Ульяна – то сестра Віталія і зараз мешкала у колежанки, яка в Сіняві ноцова. W jej domu. Jak wam się rozmawia i czy macie jakieś wspólne tematy? Z początku, jak pierwszy dzień my przyjechali, dużo ważko. My перекладали Google перекладачами, дуже важко. Моя бабця, дідо, ну, знають трохи польську, вони нам допомагали в цьому. Але на кінці того часу, коли в нас були, ми вже дуже добре розумілися. Таке відчуття було, що ми вже дуже давно знайомі. І зараз, приїхавши сюди в Польщу, дуже задоволені і розуміємось теж добре. Іванка, істечте вже тут тиждень і... Cały czas coś się dzieje, ale pewnie tęsknisz trochę za rodziną. Tak, zwisno, mamy je młodszy bratek, trochę smuj za nim, dzwonię, pytaje co ja tam.
Звісно, сумую, але тут мені теж дуже подобається. І хотілося ще зостати? Так, звісно. А зробилась дуже здjęć і висилаєш теж родині? Зараз. Здjęcia, фото. А, фото, так, багато, дуже багато є фото. Pięciodniowy pobyt w Bolesławcu bogaty był we wrażenia. Większość z młodych ludzi po raz pierwszy była w Polsce i za granicą. W mieście zobaczyli na razie tylko najważniejsze miejsca. Dzisiaj byli m.in. w starostwie powiatowym oraz w ratuszu. Prezydent opowiedział młodzieży o mieście, nawiązując też do ceramiki, którą już wcześniej goście podziwiali w różnych miejscach miasta. To dzieci z naszego ośrodka kultury robiły. Każda taka ta rozeta jest przez jedną grupę, pod opieką oczywiście nauczyciela, ale to całkiem dobrze wygląda. Zabraliśmy, oni to robiły na feriach. No tak jak teraz na ferie zimowe robiły dzieci. To wisiało w ośrodku kultury, ale uznaliśmy, że to będzie się lepiej prezentować. I to jest deposyt, proszę. Proszę? To jest deposyt, tak. W trakcie spotkania był też czas na rozmowę o samym programie wymiany młodzieży, który jest finansowany przez rodziców, wolontariuszy i sponsorów. A dla Ukraińców są to i tak spore wydatki. Sam paszport, żeby mogli sobie wyrobić, to jest tak 1/3, a czasami w zależności kto ile zarabia, a czasami nawet i pół wypłaty ich, sam paszport. A tutaj jeszcze koszty związane z przyjazdem, dlatego koszty związane z pobytem były po naszej stronie i koszty związane z tymi imprezami, na których byliśmy, były też po naszej stronie, dzięki tym, że różne instytucje nas wsparły, to było to możliwe. I najważniejsze było zadowolenie młodych ludzi oraz ich opiekunów. Te wzajemne kontakty się rozszerzają, włączają się w nie nowi ludzie, a z obu stron jest nadal chęć współpracy. I думаю, що і ми, вчителі, і учні, дуже задоволені із цієї поїздки в Болеславець. Сьогодні ми хочемо щиро-щиро подякувати пані Барбарі Смоленській за таку гарну, цікаву, продуману зустріч у цьому гостинному місті. Подякувати також родинам, які прийняли наших українських дітей і теж надзвичайно задоволені діти проживанням у цих сім'ях, подякувати пану Богдану, який нас теж постійно супроводжував, і зустріч із ним теж завжди приносила нам тільки позитив. Тому щире-щире спасибі всім. По спотканню в нашій телевізії ціла група мала ще відвідати громадку і патоке. Запросили їх, бовім, тамтейше середовиська, культивуюче язик, релігію і обичаї українські. A teraz pora na blok wiadomości w skrócie. Nieco ponad 16 tysięcy złotych otrzyma Bolesławiec z 0,4% rezerwy budżetowej państwa w ramach zwiększonej subwencji oświatowej. W całym kraju rozdysponowano ponad 177 milionów złotych w ramach tej rezerwy. Największe kwoty dotyczyły dofinansowania wzrostu zadań szkolnych, doposażenia szkół oraz odpraw dla nauczycieli. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu uruchamia kolejną edycję grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Spotkania odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Adresami tej formy pomocy są kobiety. We Wrocławskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie konsultantów medycznych z regionu. Dotyczyło ono sytuacji w szpitalach na Dolnym Śląsku w kontekście wypowiedzeń przez lekarzy klauzuli opt-out. Rozmawiano też o priorytetach dla regionalnej polityki zdrowotnej w regionie. Szybkie zwycięstwo uzyskali na wyjeździe w Głuchołazach siatkarze BTS-u Elektros. Bolesławianie wygrali tam 3-0, a w setach do 22, do 18 i do 20. BTS awansował dzięki temu zwycięstwu na 6 miejsce w ligowej tabeli. Najbliższy mecz Bolesławianie zagrają w sobotę o 17 u siebie. Rywalem będzie zaś lider rozgrywek Orzeł Międzyrzecz.
najbliższy poniedziałek, 22 stycznia, w godzinach od 11 do 13 w Galerii Mała Biała odbędą się warsztaty plastyczne, podczas których dzieci zrobią wyjątkowe prezenty dla babci i dziadka. Zapisy są prowadzone w sekretariacie BOK MCC do godziny 11 w poniedziałek. Tworzymy komiks. Pod tym hasłem 24 stycznia w Miejskiej Bibliotece odbędą się warsztaty ze Zbigniewem Masternakiem, prozaikiem, autorem scenariuszy filmowych, dramaturgiem i piłkarzem. Zbigniew Masternak jest autorem trzytomowego cyklu powieściowego Księstwo. Na podstawie książki powstał film Andrzeja Barańskiego o tym samym tytule. Warsztaty w bibliotece rozpoczną się w południe. Po raz piąty w pracowni ceramicznej Wolseckiego Ośrodka Kultury powstaje przestrzenne dzieło, którego współwykonawcami są uczestnicy zajęć zorganizowanych specjalnie na ferie. Znane są już podświetlane mozaiki ceramiczne. Tym razem będzie to drzewo, na którym zawisną wykonane przez dzieci gliniane liście i przeróżne zwierzątka. Od 5 lat w pracowni ceramicznej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury odbywają się w czasie ferii zimowych warsztaty ceramiczne, w trakcie których tworzone jest wspólne, spektakularne dzieło ceramiczne. Wszystko zaczyna się jednak od tych prac poszczególnych uczestników, którzy tworzą jego elementy. Pierwszy raz jesteś na takich warsztatach, czy już wcześniej? Pierwszy raz jestem na takich warsztatach. Dlaczego przyszłaś akurat na warsztaty rzeźbienia w glinie? Akurat to mnie zaciekawiło, bo często patrzyłam do telewizji, jak to ludzie robią, i tak mi zaciekawiło to. I co konkretnie robisz? Ja robię teraz takiego kwiatka, jakby to ująć, z formy, którą wcześniej robiono. Bardzo lubię lepić z gliny. Bardzo. I na przykład kiedyś, jak miałam na balkonie kwiatuszki, to właśnie zrobiłam właśnie ogród kwiatuszków. A teraz opowiedz, co tutaj robisz konkretnie i co już zrobiłaś na tych warsztatach? Na warsztatach zrobiłam liśćka, na którym jest właśnie ogródek ze ślimaczkiem. To jest właśnie cebulka, tutaj jest wątroba, a tutaj serce. Zrobiłam liścia inspirowanego w sumie takim prawdziwym liściem z ogrodu. No oraz dodałam tutaj jakieś wzorki, żeby to nie było takie normalne, nudne, tylko żeby było tutaj też coś ciekawego, takiego kreatywnego. Ale nie tylko liście wykonywali młodzi artyści. Kreatywność była wprawdzie kierowana poprzez gotowe formy, w których musieli zawrzeć swoje prace, ale i tak sporo było miejsca dla własnej inwencji. Wszystko zaś podporządkowane generalnemu pomysłowi na przestrzenną formę. Pomysł i samą konstrukcję dramaturgiczną to opracował Mateusz. Włożył w to bardzo dużo pracy, bo no, zrobienie kilkunastu form to jest jednak, to nie jest w kij dmuchał, to sporo energii poszło na przygotowanie wcześniej. Abstrahując od tego, że samo wykończenie to też potrwa jeszcze bardzo długo, bo wszystkie prace trzeba będzie dopieścić, przeprowadzić wypały, szkliwienia i tak dalej, korygować, no może tego. W poprzednich latach efektem prac warsztatowych na feriach były płaskorzeźby, mozaiki, które zyskiwały dodatkowo na ich podświetleniu. Były to spektakularne dzieła, które stale robią wrażenie na widzach. Tym razem postanowiono zmienić charakter ostatecznego dzieła. W tym roku jest pomysł, żeby zaprojektować samą koronę drzewa. Drzewa, które będzie wykonane z metalu, sama konstrukcja jakby ta podstawowa i gałęzie, a my robimy jakby same końcówki liści, czyli liście, kwiaty, owady i motyle, które wykonują dzieci, które będą też malowane jutro. My to wypalimy, wkleimy tam pręty i to będzie zamontowane jako duża korona drzewa. Chcemy to nazwać szczęśliwym drzewem i to będzie stało tutaj za obiektem Bolesławskiego Ośrodka Kultury. Cały cykl pracy został już przygotowany dużo wcześniej. Udział w nim warsztatowiczów dotyczy i lepienia poszczególnych elementów i potem ich malowania. Bazujemy na gotowych formach, to ponieważ warsztaty trwają dosyć krótko, a pracy jest bardzo, bardzo dużo, my wylepiamy, musimy to troszeczkę przesuszyć i potem praktycznie kończymy warsztaty malując już te nasze
wysuszone rzeczy, dlatego bazujemy na gotowych formach gipsowych. Wylepiamy je. Jedna część formy jest jakby naszą inwencją. Pan Mateusz robił formy gipsowe, natomiast to, co dzieje się z drugiej strony, no to już jest inwencja dzieci. I tutaj sięgamy do wielu wzorów, do natury, do fantazji, do naszej wyobraźni. Dzieci mają dużą fantazję, ja im zaproponowałem formy, które sam wykonałem i pokazują jakby tylko część, a resztę tego szczęśliwego każdej formy robią dzieci swoją własną fantazją, rozbudowują, zdobią i wykonują tam na tym i owady, i inne historie. Już nawet ciężko mi powiedzieć, bo już powstają króliko, ptaszki, ptaszko, coś tam i tak dalej, więc historie, fantazje dzieci mają bardzo dużą. Zgodnie z dotychczasową tradycją 1 czerwca, czyli na Dzień Dziecka, odbędzie się wernisaż tego dzieła. Uroczyście zostanie odsłonięte, tym razem w plenerze, na zewnątrz budynku Ośrodka Kultury. Nie ustają w naszym powiecie poszukiwania rodzin zastępczych. Poszukiwani są też kandydaci, którzy chcieliby otworzyć rodzinny dom dziecka. Na terenie powiatu bolesławieckiego funkcjonuje blisko 130 rodzin zastępczych, w których przebywa 161 dzieci. To dwa razy więcej niż jeszcze dwa lata temu. Jest zatrudnionych 7 koordynatorów. Pod każdego koordynatora pod opieką jest 15 dzieci. W Bolesławcu funkcjonuje też dom dziecka prowadzony przez siostry zakonne, ale powiat dysponuje również funduszami na wsparcie tych, którzy chcieliby utworzyć rodzinny dom dziecka. Takiego w powiecie jeszcze nie ma. Chcemy także utworzyć dodatkowo rodzinny dom dziecka i ten rodzinny dom dziecka, takie założenie, przebywałoby do 8 dzieci. I chcemy, żeby chętni, którzy są zainteresowani prowadzeniem takiego domu dziecka, zgłaszali się też do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, do pokoju numer 6. Utworzenie rodzinnego domu dziecka powierza się najczęściej małżeństwom, które mają własne dzieci, na ogół jednak starsze niż przyjmowane na wychowanie. Brane jest także pod uwagę wiek opiekunów i wychowanków. Osoby ubiegające się o powierzenie im tej misji powinny dysponować też własnym lokalem. Rzadziej rodzinne domy dziecka lokowane są w pomieszczeniach zapewnianych przez samorząd. Zawsze jednak utrzymanie lokalu współfinansowane jest przez lokalne władze. Po reklamach prognoza pogody dla Bolesławca na weekend. Po niej zapraszam na odkrywanie historii. Dzisiaj będzie to Zamek Kliczków, a konkretnie tamtejszy park autorstwa Eduarda Pecolda. Ja zapraszam do oglądania, a teraz dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.